ale na razie zajmijmy się reprezentacją Polski. To byłoby miło, gdyby troszkę Maciek uciszył te trybuny. Jakimś pięknym, długim skokiem na pewno go stać na to. Są drobne korekty przy wyjściu z progu. Nie był tak szybki jak Niemiec, ale leci też daleko. No i to też był dobry skok. To nie był oczywiście tak długi, tak znakomicie techniczny, ale również Maciek trafił na doskonałe warunki. Oni obydwa mieli, znaczy Bellinger miał, Maciek będzie miał odjęte blisko 15 punktów od noty. 137,5. No więc w rywalizacji z Austrią wychodzimy na prowadzenie. Niemcy niestety odjeżdżają, no ale liczymy na to, że w drugiej serii może się to odmienić. No i oczywiście trzymamy kciuki za Kamila. Nie, jednak Polska na trzecim miejscu. Ta spora liczba punktów odjętych za wiatry.